Dobry wieczór. Znów mam przyjemność powitać Państwa z Filharmonii Narodowej. Zakończyła się właśnie wieczorna sesja drugiego dnia, drugiego etapu przesłuchań 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Zacznę może od przypadku, który na konkursie takiej rangi nie powinien mieć miejsca. Wystąpiła pani Alexia Muza, reprezentująca dwa kraje, Grecję i Wenezuelę, i kształcąca się ostatnio pod kierunkiem sławy, gdy chodzi o pedagogikę pianistyczną profesora Arie Wardiego. Bałem się o ten występ, powiem szczerze, ponieważ w pierwszym etapie stanowiła skrajny przykład tego zjawiska, które w wykonawstwie muzycznym określić można jako ukąszenie szybkością. Taka trochę szalona gra, no ale została dopuszczona do występu w drugim etapie. Zaczęła ten występ balladą G-moll i nawet pierwsze frazy w piano, ładnie wymodelowane, nie zapowiadały nic groźnego, po czym nagle nastąpił wybuch wulkanu i ta ciężka, dźwiękowa lawa miażdżyła po drodze jakieś okruchy cichych odezwań i strzępy poszarpanych melodii. I właściwie tak już było do końca tego występu, niezależnie od formy, w której się wyrażała, czy to w polonezie Asdur, czy w polonezie Fismol, czy w walcu F-dur op. 34, czy wreszcie w Emprompty Asdur op. 29. Muszę powiedzieć, że raz po raz wybłyskały ciekawe pomysły. I na przykład ten epizod, o którym wspominaliśmy wielokrotnie, epizod przejściowy poprzedzający w polonezie Fismol pojawienie się pięknego mazurka, oparty na takiej formule 4/32 i 1/8, zagrała wyjątkowo poprawnie. Pomyślałem sobie, no coś dobrego się zapowiada, po czym nagle zniszczyła całe wrażenie grzmotem dźwiękowym. Z kolei w mazurku zrobiła coś, czego nie pokazał nikt dotąd, mianowicie melodia, która grana jest dwudźwiękami w prawej ręce, po raz pierwszy prezentowała w tej melodii górne dźwięki, po raz drugi dźwięk dolny. Ale muszę powiedzieć, że takiego rozdźwięku między aparatem gry o dużych bardzo możliwościach, a pomiędzy świadomością, czyli poczuciem estetyki, jakąś świadomością tego, po co gram i co chcę wyrazić, takiego rozdźwięku na tym konkursie, a pamiętam, szereg jego edycji nigdy jeszcze nie spotkałem. I może odwołam się do słowa, które tutaj często się pojawia, technika, a to słowo wywodzi się z greckiego słowa techne. Przy czym w języku greckim, czyli w kulturze antycznej, słowo techne oznaczało więcej. Oznaczało sztukę robienia czegoś w sposób doskonały, ale ta sztuka oparta była na wiedzy. Czyli słowo greckie techne miało dwa desygnaty: wiedza i wspaniałe, mistrzowskie, doskonałe działanie. Taki sam sens ma łaciński wyraz ars, mistrzowskie działanie, kunszt, a zarazem wiedza. Wiedza jako fundament tego działania. Stąd nic dziwnego, że w słynnym traktacie, takim teoretycznym, który napisał Albrecht Dürer, dał takie motto łacińskie: ars sine scientia nihil est. Sztuka nie jest możliwa bez wiedzy. I może to jest w tym coś symbolicznego, że właśnie kilka dni temu w Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina ma miejsce promocja geniusza pianistyki na doktora honoris causa. Doktora, a więc vir doctus, mąż uczony. Tak, proszę Państwa, wiedza Christiana Zimmermana o kulturze, o historii, o różnych kontekstach właśnie muzyki Fryderyka Chopina, kontekstach całej sztuki pianistycznej jest przeogromna. I ja myślę, że tu zabrakło właśnie tej scientia, tej wiedzy. Tu zabrakło odniesienia się do świata muzyki w duchu antycznego słowa techne.
robić coś w sposób kunsztowny, a zarazem ze świadomością. Jeżeli Christian Zimmermann powiedział, że muzyka, dzieła muzyki są pewną opowieścią dźwiękową, to tutaj zabrakło odpowiedzi na pytanie, o czym jest ta opowieść i jakim stylem, jakim językiem mam ją głosić. Przykry przypadek, przykry dla nas, publiczności, a także przykry niewątpliwie dla samego Fryderyka Chopina. Kilka słów o występie pana Łukasza Mikołajczyka, lat 22, trzeci z pianistów polskich, którzy dzisiaj pojawili się na estradzie konkursu. Jest on, jak już wcześniej o tym wspomniałem, wychowankiem pani Anny Góreckiej na etapie szkoły średniej i obecnie studiuje w Akademii Katowickiej pod kierunkiem profesora Zbigniewa Raubo. Ja powiedziałem, odnosząc się do jego występu w pierwszym etapie, że był to występ na miarę takiego konkursu. Muszę powiedzieć, że właściwie był dobrze przygotowany, trzymał się świetnie, właściwie nie zauważyłem, żeby jego występ w jakimś stopniu był poszkodowany przez tremę czy jakieś wahnięcia formy psychicznej. Fantazję F-moll, opus 39, wykonał, oczywiście starając się ująć w sposób logiczny całość formy, ale trochę przyciężkawo. Wydaje mi się, że jest to muzyk, który raczej kreuje tę opowieść dźwiękową w oparciu o mózg, a mniej o serce. Brakuje tutaj takiego sprzężenia zwrotnego między tworzonym właśnie teraz, kreowanym na estradzie dziełem i po prostu porwania się tym, co się dzieje, prawda? Dać się porwać temu, co tworzę właśnie, ponieważ na tym polega właśnie spontaniczność gry i to jest ta świeżość wtedy, to jest ta inspiracja, której również my jesteśmy świadkami jako słuchacze. Nie wiem, dlaczego wybrał akurat walce do swojego programu. Grał trzy walce z opusu 34. Akurat chyba mało czuje subtelności rytmiczne walca. Taki troszeczkę oschły był ten rytm, kanciasty, monotonny, bez tego rozluźnienia agogicznego, jakie daje subtelnie kreowane rubato. Mozart powiedział, że najtrudniejszym elementem muzyki jest rytm. I miał rację oczywiście. Natomiast gdyby Mozart poznał Chopina i poznał jego muzykę, to powiedziałby jeszcze mocniej, że rytm jest elementem niebotycznie trudnym właśnie w przypadku muzyki Chopina. No a potem zakończył swój występ polonezem Asdur, gdzie też właściwie można byłoby na płaszczyźnie tego właśnie prowadzenia dzieła muzycznego przez czas lepiej to wszystko zorganizować. Ja myślę, że jeżeli ktoś realizuje właśnie czynnik rytmiczny w sposób ograniczony, jeżeli można mówić o pewnym ubóstwie inspiracji w tym zakresie, to rzutuje automatycznie na poetykę, na ekspresję, nawet na melodykę, no w ogóle na całość wrażenia. Rytm to nie jest schemat sztywny, według którego organizowany jest przebieg dźwięku. Rytm to jest życie muzyki. Kolejny występ, no też przyjmuję go częściowo z żalem. Rachel Naomi Kudo, utalentowana pianistka amerykańska z rodziny japońsko-koreańskiej, która pojawiła się na konkursie chopinowskim po raz trzeci. Wydaje mi się, że najpiękniej wypadła przy tym pierwszym podejściu w 2005 roku, ale ja bym tutaj chciał Państwu wspomnieć o pewnym wydarzeniu istotnym w jej życiu. Otóż w 2001 roku profesor Piotr Paleczny, który od szeregu lat kieruje jako dyrektor artystyczny festiwalem chopinowskim w Dusznikach, z okazji 175. rocznicy pobytu tam 16-letniego Fryderyka Chopina z matką na kuracji, zaprosił czwórkę wybitnie utalentowanych pianistów, młodziutkich, 14-letnich. Byli to Rachel Naomi Kudo, był to Wen Yushen, pianista,
również 14-letni, który fascynująco wykonał wszystkie ballady Fryderyka Chopina. Była to Hugh Julie, troszkę starsza, triumfatorka konkursu chopinowskiego w Moskwie. I była to Chinka Yijia Wang, która teraz jest światową sławą jako absolutnie fascynujący wirtuoz. Rachel Naomi Kudo wtedy grała 14-letnia, przypominam to, cały opus 10, czyli wszystkie 12 etiud Chopina. Grała je wspaniale. Do czego zmierzam? Dlaczego dzisiaj ma takie wahnięcia formy, prawda? Otóż muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście mówimy tutaj, gdy słuchamy tego występu, o sztuce interpretacji, ale musimy mówić o czymś o wiele bardziej zasadniczym, o sztuce budowania w sobie całego potencjału gry. Sam artysta jest sui generis dziełem sztuki, który sam stworzył przez 10, 12, może 8 lat, prawda, ćwicząc dzień w dzień i cały czas dokonując aktu transgresji, wykraczenia poza to, co do wczoraj osiągnął. I tak właśnie mówimy o sztuce gry. Sztuka gry służy interpretacji w danej chwili, prawda, koncertu czy utworu. I otóż sztuka gry jest zjawiskiem niezwykle kruchym, delikatnym, ulotnym. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wymaga nieustannego kultywowania, nieustannego ćwiczenia. Artur Rubinstein żartobliwie, ale słusznie mówi, gdy nie ćwiczę jeden dzień, czuję to moje sumienie. Gdy nie ćwiczę dwa dni, czują to moje palce. Gdy nie ćwiczę trzy dni, czuję to już publiczność. Więc w przypadku przerwy w ćwiczeniu następuje rozpad tego całego kapitału, który zbudowałem właśnie w dziedzinie sztuki ćwiczenia. Ale sztuka ćwiczenia jest zjawiskiem kruchym i ulotnym z innego powodu. Wystarczy podmuch tremy, a cały ten kapitał umiejętności ulega rozpadowi, jak rażony piorunem. I wtedy występ jest tylko walką z własną niemocą i próbą ocalenia tego, co tylko możliwe jeszcze jest, co można jeszcze ocalić. I taki właśnie był występ Rachel Naomi Kudo. Bardzo utalentowanej pianistki, wiele umiejącej, ale właśnie rażonej dzisiaj tym piorunem tremy. Świetny występ mieliśmy okazję wysłuchać Erika Lu, młodziutki pianista, niespełna 18-letni, ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście Chińczyk, kształcony w świetnej uczelni, Curtis Institute w Filadelfii, także pod kierunkiem Dunk Tysona, jurora obecnego konkursu. No i oczywiście pan Erik Lu jest triumfatorem trzech konkursów w Miami, to jest konkurs chopinowski, w Moskwie, w Ettlingen. Cudownie grał. Zaczął od Mazurka Amol, opus 17, numer 4. Od razu wprowadził nas w taki marzycielski ton. Miałem wrażenie, jakby to sam Fryderyk Chopin zasiadł do fortepianu i grając, czy też improwizując tego mazurka, rozmarzył się o tak drogiej jego sercu polskiej krainie. Taki był ten mazurek. Potem była barkarola Fizdur, zaczęta w tej samej tonacji, takiego rozmarzenia, takiego klimatu trochę onirycznego. I właściwie bardzo długo czekaliśmy na ten rozwój, na kulminację, ale za to oczywiście zajaśniała muzyka pełnym blaskiem, wieńcząc to dzieło. Bardzo taka stonowana była ta barkarola, ale przeźroczysta, piękna. Walc Azdur, swoiste ujęcie, giętka agogika i taki bardzo wirtuozowski, w takim błyskotliwym stylu. Nocturne Hadur, opus 62, ten nocturn chyba najczęściej pojawia się w pierwszym etapie, zagrany tak kryształowo, tak przeźroczyście, że mimo gęstej i skomplikowanej kontrapunktycznej faktury tego dzieła można byłoby napisać, nie znając nut, dyktando.
i zapisać dokładnie tekst utworu, a przy tym jak pięknie prowadzona polifonia w prawej ręce, bo tam są dwa głosy, które dialogują z sobą, jak one cudownie zostały zestrojone, zharmonizowane. Andante spianato i wielki polonez Esdur. Troszeczkę nerwowo zaczął samego poloneza, no ale zagrał go w takim stylu wirtuozowskim, ale w tym sensie XIX-wiecznym, to znaczy też okazję dał do zaprezentowania niezwykłej biegłości, ogromnie szerokiej palety środków pianistycznych, jakimi ten pianista dysponuje. No taki właśnie błyskotliwy, pełen polotu polonez. Ale tego samego poloneza grała, wieńcząc swój występ, genialna pianistka Kate Liu, urodzona w Singapurze, a reprezentująca Stany Zjednoczone i kształcąca się w tej samej uczelni, tej świetnej akademii muzycznej, bardzo takiej elitarnej, Curtis Institute w Filadelfii. Ta sama uczelnia, Eric Liu. Otóż, proszę Państwa, artystka zaczęła, ja może jeszcze tylko powiem, że w pierwszym etapie też zanotowałem, że niezwykle eterycznym dźwiękiem zagrała wspomniany Nocturne Hadur, op. 62. Leggerissimo, wykonana etiuda druga z op. 10, chromatyczna, przepięknie zbudowana fantazja F-moll. No ale to, co pokazała w tym etapie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Zaczęła od ballady F-moll, cudownie budowała formę, jakaś kolorowa, natchniona była ta ballada. Poza tym, jak ona wspaniale realizuje oddech między jedną frazą a drugą, między jednym okresem a drugim, jest to chwila ciszy, nabrania powietrza, wsłuchania się przez moment w to, co przed chwilą zabrzmiało i wsłuchania się w to, co za chwilę Chopin ma nam do powiedzenia. Następnie walc wirowo wykonany, rubato, rozkołysany, prawda, kapryśny, skrzysie. To jest takie capriccioso właśnie Chopina. No scherzo cismol, nie przypominam sobie, żebym usłyszał taką kreację tego utworu. Każdy element, przy czym ona bardzo pięknie operuje rubatem, to znaczy tym falowaniem tempa, zagęszczaniem i rozrzedzaniem akcji dźwiękowej, ale przy tej jej kruchości, przy tej delikatności nie uderzenia, tylko dotykania klawisza, jakie zdrowe dźwiękowo oktawy, jak wspaniałe, ile tam było patosu cudownego, ale nic przesady. No i poza tym ten chorał przepiękny, grany akordami w dolnym rejestrze fortepianu i na tym tle cichuteńko grane dzwoneczki, ale tak delikatnie, jakby na klawisze opadały płatki kwiatów. Niezwykły świat barw po prostu, najbardziej delikatnych, jakie sobie można wyobrazić. I wtedy pomyślałem sobie o tych słowach Ferdynanda Hillera. Nikt tak jak on, czyli Fryderyk Chopin, jego przyjaciel, nie dotykał fortepianu. On używał słowa francuskiego toucher, czyli właśnie dotykać. No i te delikatne dźwięki tych opadających na klawisze płatków kwietnych. A poza tym potęga, a poza tym niezwykłe zagęszczenie akcji w finale tego skerca. Czytelność absolutna, nawet w forte, nawet w prestissimo. I to nabrzmiewanie napięcia. No, proszę Państwa, myślę, że można tutaj mówić o rewelacji, ale w najściślejszym, najpiękniejszym sensie tego słowa, bo revelo, revelare, znaczy objawiać, a więc jest to wykonanie, które objawiło nam te treści i te sfery mowy dźwiękowej Fryderyka Chopina, których my, czytając nuty, nie dostrzegamy. Filozof, a jednocześnie kompozytor, Theodor Wiesengrund Adorno, powiedział, że wierność tekstowi oznacza stały wysiłek uchwycenia tego, co tekst ukrywa, oraz
Otóż pani Kate Liu w cudowny sposób wprowadza nas w te sfery niezamarkowane tekstem nutowym, a przecież które do dzieła przynależą. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jej wykonanie Andante Spianato, po prostu cudownym dźwiękiem. Takim dźwiękiem nikt jeszcze na tym konkursie nie grał tego Andante Spianato. A potem przejście do Poloneza i po tym bardzo takim skondensowanym, ale wirtuozowskim egzordium, zamarkowaniem, będzie się działo coś wielkiego, następuje radykalne urwanie wątku. To jest figura retoryczna, apokope. I ta cisza po prostu krzyczy po prostu. Ona operuje wspaniale ciszą właśnie, tymi przerwami w toku dzieła, ale jej pauzy nie są przerwą w życiorysie utworu, tylko ich waga i ich czas trwania wynika z tego, co przedtem wypowiedziała i z tego, co za chwilę powie. A poza tym, jaka niezwykle wspaniała paleta barw. Kiedy Heine w 1836 roku pisał o grze Fryderyka Chopina, powiedział, przychodzi on z krainy Mozarta, Rafaela i Goethego. Nie ma piękniejszego zdefiniowania istoty sztuki Fryderyka Chopina, bo gdy chodzi o doskonałość, tą peryklejską, jak mówił Norwid, formy chopinowskiej, to jest doskonałość Mozarta. Chopin jest Mozartem epoki romantyzmu. Gdy chodzi o wymiar poetycki, to Heine stawia na końcu to słowo Mozarta, Rafaela i Goethego. No nie mógł bardziej podkreślić właśnie tego wymiaru poezis w muzyce Chopina, ale mówi też o Rafaelu, o wspaniałym malarzu. I kiedy słuchałem dzisiaj tego zjawiskowego, z całą pewnością pamiętnego występu Kate Liu, kruchej istoty ze Stanów Zjednoczonych, to wiedziałem, że 10 października 1915 roku w Filharmonii Narodowej na estradzie konkursu chopinowskiego grał Rafael fortepianu.